Fortnite znowu rozdał 1000 fałdolców za ten duży błąd. Tym razem możesz skorzystać z tego giga dużo osób i powiem ci dokładnie, za co jest on i czy też możesz go otrzymać. Ale na początek łapeczka w górę, subik i koniecznie wydaj te fałdolce z kodem SEIKAM w sklepie, jeśli otrzymałeś. Mega mi to pomaga i dziękuję każdemu, kto ma mój kod. Jesteś największym szefem. Instagram, Twitch, wszystko w opisie. Wbijajcie na live z GTA i Fortnite na Twitcha, a my lecimy. Pierwsze co? Zmiana lobby w Fortnite. Po wczorajszym update'cie podobno Fortnite planuje zmianę obecnego lobby. Prawdopodobnie będzie ona miała miejsce jeszcze w tym sezonie. Tutaj macie koncept, jak mogłoby to dokładnie wyglądać. No i Fortnite to oficjalnie zapowiedział, że taka zmiana lobby powinna się odbyć. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiadomo, ale jest to totalnie inny vibe lobby niż mamy w sumie do tej pory i niż mieliśmy w starym Fortnite, czyli powrotu do starego UI, jak to gracze chcieli i sobie życzyli. No niestety nie otrzymamy i jest to już raczej pewne. Tak samo zmieni się tryb kreatywny, gdzie będziemy mieli totalnie inny wybór właśnie trybów i też będzie to inaczej wyglądało, także w Fortnite zajdą teraz duże zmiany. Potem pytacie też, kam staracą z tym skinem za 100, 200, 300 fałdolców, który miał w końcu wejść do Fortnite'a i powiem wam szczerze, ten skin na razie dalej niestety nie wszedł, jest to giga dziwne, ale jest oczywiście moja teoria, dlaczego tak się stało. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, Surfridge powinna otrzymać nowy totalnie styl albo nowego skina i wszystkie osoby, które zrobiły Event River, a friend ten stary taki Reboot Ready, o którym wam kiedyś nagrywałem, powinno otrzymać za darmo i lofy malowania, plecaki i inne rzeczy, a do tego móc kupić właśnie skina oczywiście nowej plażowej wiedźmy albo starej z nowym stylem, no za około 100, 200, 300 fałdolców, jeśli wszystko odebraliście, to również potwierdzili likerzy, ale z tym jeden problem, że ten skin powinien trafić po pierwszej aktualizacji. Najczęściej tak właśnie było, a teraz mamy drugi update i skina dalej nie mamy. Dlaczego tak? Moim zdaniem po prostu Epic się obija i prędzej czy później ten skin i tak trafi do gry i będzie mogli go z kodem SEIKAMSTAR kupić. Aczkolwiek Epic, zauważcie, że robi teraz turbo słabe update'y i nie wiadomo czemu tak jest. Po prostu do gry nic nie wchodzi i praktycznie nie ma żadnego kontentu i chyba mi się tego skina no nie chce zrobić, także pretensje musi się kierować do Epica. Ale mam dla was mega pozytywnego newsa, bo prawdopodobnie wszyscy gracze będą niedługo mogli odebrać nowy totalnie pakiet z około chyba 5 prezentami. Jest to dla wszystkich graczy i podobno będzie to do zdobycia w sklepie z przedmiotami, ale może od początku czeka nas około 5 nowych nagród, w tym jakieś malowania do broni, emotki, emoji i jakieś tam inne przedmioty, jak chyba graffiti, no i generalnie takie dodatkowe rzeczy. Sam event będzie podobno z okazji chyba Dnia Kobiet, coś takiego, no i będziemy mogli zdobyć go podobno już niedługo. Jeden z stickerów pisał, że może on trafić już każdego dnia do Fortnite'a i być do zdobycia przez około pół miesiąca, gdzieś do połowy października. Jest to o tyle ciekawe, że podobno te rzeczy miałyby być właśnie, uwaga, uwaga, w sklepie Fortnite. Jest to mega mocne, dlatego że w sklepie Fortnite, jeśli coś jest, nie musisz robić żadnych zadań, nic specjalnego, tylko wystarczy, że za 0 fałdolców sobie je odbierze w sklepie, także byłoby to giga mocne, to by nie musiał być nic robić, a dostałbyś naprawdę fajne rzeczy i ten event byłby może podobny do tego, którego ostatnio mieliśmy, gdzie też mieliśmy chyba z 8 przedmiotów właśnie w sklepie Fortnite i każdy mógł je odebrać, także będzie to pewnie giga mocne. No i oczywiście najlepszym prezentem będzie malowanie do broni i w sumie myślę, że ten event powinien niedługo trafić, bo byłoby to oczywiście mega spoko. I kolejna rzecz, często pytacie o ten pakiet FNC, jest pakiet FNC, jest już potwierdzony i każdy gracz będzie miał szansę no właśnie go zdobyć za darmo albo później kupić gwarantowaną na grodą. Tutaj skin oczywiście jest ten niebieski, który prezentowałem wam wczoraj, ale niedługo ten skin powinien również pojawić się w Fortnite jako normalny skin już i wtedy oczywiście na nowym filmie pokażę wam dokładnie, jak ten skin wygląda. I oczywiście pamiętajcie o tym, że jest to turniej, także jeśli nie masz z kim grać, to szybko wbijaj na Discorda, pisz nick w opisie albo po prostu szukaj jakiegoś duo do gry, bo każdy, kto weźmie tylko udział w tym evencie, za wbicie 8 punktów dostaje gwarantowaną nagrodę, która nigdy już w Fortnite się nie pojawi, a do tego możesz wygrać skina wraz z tym pakietem, kill-offem, malowaniami i innymi rzeczami, także warto sobie dobrać, bo skin jest naprawdę mocny i ten turniej jest jednym z największych turniejów, no właśnie zaraz po World Cupie, ale to nie koniec, bo powiedzmy sobie o tym zwrocie 1000 fałdolców. Nie jest to fake i dokładnie jest to już potwierdzone przez jednego z leakerów, który właśnie dotarł do tej całej sprawy, że gracze otrzymują 1000 fałdolców i o co dokładnie chodzi. Okazuje się, że jeden z ostatnich eventów, w którym brali praktycznie wszyscy gracze udział, miał jeden mega turbo duży błąd w tłumaczeniu. Okazało się, że było to tłumaczenie na blogu Fortnite'a, które wskazywało na co innego niż w tym evencie mieliśmy i wszyscy gracze, którzy brali właśnie udział w tym evencie i mieli problem właśnie przez to tłumaczenie, po prostu stali poszkodowani, otrzymają teraz 1000 fałdolców zwrotu. Zwroty są rozdawane od kilku godzin i dzisiaj rano te informacje pojawiły się na przykład u iFireMonkey'ego, dlatego też to zweryfikowałem i faktycznie okazuje się, że za te wpisy na blogu mega dużo osób otrzyma taki właśnie zwrot, bo okazuje się, że po prostu było to niepoprawne tłumaczenie. Często w Fortnite jest tak, że na przykład różne wersje językowe, czyli na przykład polski czy jakiś inny, różni się minimalnie od angielskiego i po prostu Fortnite źle to czasem tłumaczy, tak samo jest z datami. I teraz jeśli właśnie jakiś język miał problem z tłumaczeniem, to gracze z tego języka otrzymają dokładnie
1000 fałdolców zwrotu, czy będzie to dla Polski, w tym momencie jeszcze nie wiadomo, dlatego że to wszystko jest giganowe i dopiero się to pojawiło, ale z tego co już ludzie informują, z niektórych języków gracze faktycznie otrzymują zwroty tych 1000 fałdolców, a dokładnie za co jest ten zwrot, jest to za ostatni event, który odbywał się niedawno, bo dokładnie był to event Star Wars, chyba jakoś w sezonie drugim, pod koniec, co był ten mini taki darmowy karnecik, gdzie mogli się sobie zdobyć no właśnie przedmioty i w tym momencie dokładnie nie wiadomo, czy otrzymują to wszyscy czy nie, ale prawdopodobnie otrzymają to głównie osoby, które w tym evencie Star Warsowym brały udział, czyli oczywiście pewnie kupiły ten mini Battle Pass, czyli ten mini karnecik. Może się też okazać, że otrzymają to wszyscy gracze z danego właśnie języka, ale wydaje mi się mniej to prawdopodobne i prawdopodobnie jutro będzie już dużo więcej wiadomo na ten temat, ale wam polecam zalogować się teraz do Fortnite'a i wbić sobie i sprawić, czy takich 1000 fałdolców na przykład nie macie, bo jeśli faktycznie taki zwrot powinien wam być przyznany, to będziecie mieli go od razu w lobby i będziecie mogli po prostu go otrzymać i tutaj nie ma żadnych specjalnych rzeczy, tylko wbijasz, patrzysz i jeśli faktycznie otrzymałeś coś, no to będziesz to miał. Fałdolce oczywiście możesz wydać na co tylko chcesz, także możesz kupić skiny, karnety i wszystko co tylko masz ochotę, ale powiedzmy sobie jeszcze o darmowym skinie, o którym musisz pamiętać. Przypominam, że ruszył nowy event Reaper Friend i każdy gracz może wziąć w nim udział. Wczoraj w materiale podałem specjalny link, gdzie wbijasz na stronkę i często pytaliście się w komentarzach na Discordzie, Kamsta, czy nie jest jakiś wirus, czy ta strona jest legi. Tak, strona Reaper Friend jest w 100% legi, za zrobienie tam zadań 5 otrzymujesz skina grzybiarza, otrzymujesz killów, jakieś tam malowania, graffiti i inne przedmioty, łącznie 5 nagród i możesz sobie to zrobić, a zadanie to przypominam jest zagrać ze znajomym, nie masz z kim, wbij naszego Discorda na kanał Szukam Graczy, link w opisie, oczywiście zrobić kille ze znajomym, wbić 50 leveli ze znajomym, no i pograć po prostu tam 60 minut i porobić jakieś proste questy. Jeśli nie wiesz jak szybko wbijać level, pamiętaj, że creative moje mapy działają właśnie na ten dokładnie evencik i możesz sobie go szybko wbijać i sam event trwa dokładnie do stycznia. I też pytaliście, a co z ostatnim skinem za event Reaper Friend, czy go dostaniecie, czy nie? Generalnie osoby, które miały go dostać, już powinny go otrzymać, bo Fortnite ostatnio rozdał skiny Reaper Friend praktycznie wszystkim graczom, którzy grali kiedyś w Fortnite'a. Ja też taki skin otrzymałem, pomimo tego, że całego eventu no nie zrobiłem i w teorii skina no chyba otrzymać nie powinienem, ale go dostałem tak samo jak wielu z widzów. A jeśli ty brałeś udział i nie otrzymałeś skinu właśnie z Reaper Friend, napisz do Epica, bo Epic oficjalnie napisał na jednym ze swoich Twitterów, że wszyscy gracze, którzy brali udział właśnie w tym evencie Reaper Friend, powinni otrzymać zwrot tego skina. Jeśli go nie otrzymałeś, pisz do Epic, a otrzymasz pewnie cały pakiet, bo większość widzów otrzymała kill-offy, jakieś tam malowania do broni, emotki, no i oczywiście ten sam skin, czyli piaskowego takiego srebrnego ziomka. I ja wam tylko przypomnę, że pozostaje nam czekać już na event halloweenowy z 14 pewnie darmowymi nagrodami i misjami, dokładnie już niedługo, za około 2 tygodnie zaczniemy pierwszy event halloweenowy, no właśnie tego rozdziału i pewnie również ostatni, bo rozdział się kończy, będzie to też ostatni update tego sezonu, także będzie na pewno grubo i pierwsze czy halloweenowe weszły już do gry, ale o tym sobie powiemy na kolejnych materiałach, jak tylko więcej rzeczy wycieknie. Pamiętaj, łapka w górę, subik, kodzik, sejkamsta w sklepie i zobacz poprzednie materiały, na przykład o darmowym skinie i widzimy się dzisiaj na live. Trzymajcie, cześć!